Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Stuk, puk, kubeczkiem. Dzień dobry, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Zaczynamy poranne pitolenie i witamy się ze słoneczkiem. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, jesteś, słoneczko nasze. Dzień doberek. Witaj w pitolenie. Lowie, jak miło Cię zobaczyć, ale otulasz nas swoimi promykami. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, widzowie, cześć. Ja już się obudziłem i jestem gotowy do monitoringu, do świrowingu. Do czego? No właśnie, nie wiem. No mówisz, że się obudziłeś. To znaczy tak, wiesz, no, 50-50, budzę się, jeszcze kawiczkę wypiję z tobą i będzie dużo lepiej. Aha, no dobra. Kochani moi, zaczynamy pierwszy łyczek kawiczki. Dzień dobry moje roślinki. Arletko, to widzisz, tak się robi, żeby roślinki rosły i pięknie kwitły, to mówi im agulinka i barulinka i bakulinka i boboczuś. Wszyscy mówimy dzień dobry, kwiatki, bo Arletka nasza, Arli, Arletka nasza dziewczyna z kanału, nasza pitulanka, która też ma swój kanał, zapraszam Was do niej, kanał o papuszkach. No i Arletka się mnie pytała, czym ja zasilam kwiatki, lilie, że tak ładnie rosną, a ja jej napisałam, że gadam do nich po prostu. To jest taka specjalizacja. Cześć pomidorku, dzień dobry kochany. Pięknie nam tutaj rośniesz. Dzień dobry kwiatuszki moje cudne, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Aga się zacięła, agulinka. Kochani moi, fontanna jeszcze nie dycha, ponieważ nie wiem, czy ma za mało wody. Nie ma za mało wody. Zobaczcie, jak te kamienie tutaj są poprzerzucane. No same to one nie przeskakują. Towarzystwo się tutaj jak kąpie, to tak świrują. To muszę przestawić. No troszkę wody będę musiała dolać, ale to za chwilę. No najpierw to muszę w spokoju kawiczkę wypić. No nie da się spokojnie kawiczki wypić. Tutaj wiecie, cały czas coś się dzieje w tej fontannie. To nie jest tak, że ona sobie stoi, a ja Wam nie pokazuję, bo nic się nie dzieje. No nie, tutaj jest takie życie. Co? Już burczysz? No ale dobra, fontanną to się zajmę, jak będę miała dwie ręce wolne, bo muszę wody po prostu dolać. Paruje woda, wiecie co, jak jest takie słonko, taka mocna temperatura, znaczy mocna, no letnia temperatura, no to wiadomo, że paruje. Ojejku, jakie dobre. Idziemy do naszych lilii. Popatrzymy, jak tam dziewczyny się mają. Róża to zwariowała, widzicie, co się dzieje. Ale pamiętam, że w tamtym roku też tak kwitła. Żółta już niestety przekwita. Zobaczcie. Kochane, piękne, wspaniałe, okazałe, urocze, słodkie. Piękne jesteście, piękne. I nie gniewajcie się, ale w przyszłym roku to Was będzie więcej. Tutaj już pęka jedna. Zaraz się będzie działo, za chwileczkę. Wiecie, to jest taki zapach, kurczę, żeby takie perfumy mogli zrobić, nie? Baryłeczko, ale perfumy to co innego. Ojejku, jakie dobre, perfumy nie mają takiego uroku. Mamusia, ja już monitoruję.
Ja pracuję, a ty co się obijasz? Pitolisz i pitolisz do ludzi. Baryłko, bo taka moja natura. Przecież jestem Agulinka Pitulinka. Gdzie jest czubek? Gdzie czubek? No co się patrzysz? Ja mam ci przynieść? Dawaj czubka. Zaczynamy dzień, no Barek, świrujemy. Ale fajnie, jak ja lubię te poranki. Idziesz dzisiaj do pracy? Idę. Niestety idę i to idę na 12:00. Pranie już się pierze, międoli pralka. Za chwilę będę ciasteczka piekła. I tak ogólnie to chcę ogarnąć podłogę, bo lubię w piątek sobie ogarnąć. Wiecie, o co chodzi? W sobotę to mogę od początku ogarniać, ale już jest jak w piątek tak dokładnie wszystko pozamiatam, umyję, to jest przyjemniej. Tutaj nam ta Jerzynka rośnie, będziemy obserwować, co się z dziewczyną będzie działo. Wiecie, no jak będzie bardzo przeszkadzała, no to zlikwidujemy, chociaż ja jestem przeciwna, nie lubię. Okej, moje kochane dzieciaczki, robaczki, to kończymy pitolenie poranne. O, patrzcie na dziewczynę, czyli jej chyba więcej słonka potrzeba. No poczekajcie, dolejemy jej tej wody. Wężu, gdzie jesteś? Gdzie jest twój koniec? Ja ciągle z tym wężem ganiam, bo przecież ciągle jest coś podlewane. I wiecznie coś tutaj z tyłu ogródka mam. Znaczy wiecznie coś tam się dzieje. I wiecznie robię bałagan, bo ciągle coś przestawiam, zmieniam, przesuwam. Ale dobra. Mamy wąż. Dolejemy i zobaczymy, czy to jej wody było trzeba? Popatrzmy, czy może ją jakoś tak... Gdzie to słonko? Słonko jest tam, ale patrzcie, jednej chmurki nie ma. Dzisiaj to będzie lampa. Oj, będzie lampa. No i co, lepiej ci trochę? Oj, zdecydowanie. I już sobie plumka. Oj, będzie mi ciebie brakowało zimą, ale co tam do zimy? Zimą to będziemy mieć lampeczki, choineczkę. Ojej. Już poleciał z tamtej strony. Co on tam wypatrzył? Patrzcie, samolot leci na niebie, no uwierzycie. I ten samolot nie zostawia żadnej smugi. Jak on go wypatrzył? Nie wiem, czy wy widzicie ten samolot. Patrzcie, może wypatrzycie. Wątpię, żeby to było widać na kamerce. W każdym razie widać go wyraźnie. Ja widzę. Barek! Może jeszcze ludzie śpią. Chociaż moi sąsiedzi to od rana już ganiają. Jeszcze raz wam pokażę fontannę. Nie, bo jest po prostu cudne. Nie wiem, czy to cały dzień ma taki być. No już naszczekałeś się, ale fajnie, poleciał dalej dziad jeden wstrętny. Nie będzie tu nad barusiowym niebem latał. Poczekaj, świrze. Mój dziadunio. A jeszcze zwierzaki nie jadły śniadanka, no bo wiecie. Jeszcze muszę z barułką iść na dwójkę, wiecie, o co chodzi, trzeba grubszą sprawę zrobić. Oczywiście myśmy już byli na takim króciutkim spacerku, ale to tylko siuśku, obwąchanie wszystkiego, co przed domem, co tam na trasie, to takie, wiecie, 5 minut. A potem idziemy już na poważną sprawę, na załatwienie poważnej sprawy. No i już tak się obudziła pięknie. Czyli potrzeba było zarówno słonka, jak i wody. W ogóle, to nie wiem, czy z tyłu szopki nie ma tam bakuleńki, bo ona już wyszła dawno. Boczek to oczywiście siedzi na stole i czeka na śniadanie. Ja go wystawiam regularnie do ogródka, bo rzadko kiedy się zdarza, żeby sam wyszedł, więc go wystawiam. No i dopóki on nie zacznie płakać, to ja tak zawsze przeciągam z tym śniadaniem, żeby on chociaż trochę się poruszał.
Ale wiecie co, no z nim to jest katastrofa, bo baka to chętnie wychodzi. A jego jak już tam wystawię, no to pochodzi, trochę nawet na szopkę wskoczy. Ale trzeba chłopaka ruszyć. Jaka to jest przyjemność, no zobaczcie, taka pierdółeczka. Jaka radość. Dobra, kochani moi ludzie, idę Wam ustawić filmik na dzisiaj, bo wczoraj wieczorem jakoś tak szybciutko go zmontowałam i mam, i wczoraj też nagrywałam, nie nagrywałam Wam za dużo, jestem bardzo ciekawa, ile tego filmu wyjdzie. Ale moje zbajkowo dzisiaj, kurczę, nad rzekę bym pojechała, ale nie wyrobię się z rzeką, bo by za duże nerwy były, że już muszę wracać, że do pracy. Ale jutro idę na 14, to znaczy, że można coś zakombinować i nie wiem, czy rano się gdzieś nie przejedziemy, ale to zobaczymy, a niedzielę i poniedziałek mam wolne. Tiririri, tiririri, tiririririri. Tylko powaga. Mamusia, bo ja znowu stoję i myślę, i słucham ciebie, i stwierdzam, że ty masz specjalny talent do pitolenia. Czubek, ty też tak uważasz? A ty uważasz, że ktoś tak nie uważa, mamusia. Dobra, kochani moi ludzie, nie mogę się stąd oderwać, bo jest tak cudownie. Poranku, poranku, dzień dobry, witam Cię raz jeszcze i dziękuję, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Moi drodzy, zaczynają dojrzewać dzikie jeżyny. Ale, przepraszam, ale one muszą naprawdę sporo tutaj słomka dostać, żeby nie były kwaśne. Ale już część z nich jest do podjadania. Także wiecie, że nie mogę przejść spokojnie. Tam się niestety nie dostanę. A w ogóle to oczywiście jesteśmy nad stawem. Wieje lekki wiaterek i przywiewa taki cudowny zapach stawu. Ostatnio właśnie cały czas jest zapach taki jak nad polskim jeziorem. Uwielbiam to, kochani. No nie. Jeszcze trzeba poczekać. Widzicie, ile jest czerwonych. Ale te pierwsze już można podjadać. Przecież to nie można spokojnie przejść, jak mamy takie cudeńka, prawda? Dobra. Baryłeczka, jak tam? Stoję i czekam z patyczkiem. Ja oczywiście idę. I mu cały czas rzucam. Proszę, proszę. Nie ma upału. Jest ciepło, fajnie. Więc on już świruje, wiadomo. A w ogóle nie nakręciłam Wam, ale tam na początku drogi jest dom na sprzedaż i z tego domu jest widok bezpośrednio na staw. Kurczę, bardzo fajne miejsce do mieszkania. Nawet nie wiem, jaka cena, ale ktoś, kto kupi, to będzie szczęściarzem. Chmurzyska się zrobiły, ale jest fajnie, ciepło. Nie ma takiej lampy. Przyjemny po prostu letni angielski dziomek. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że te upały, jakieś takie ocieplenie zapowiadali, że to nie dotrze. Nawet nie sprawdzałam prognozy pogody i nie wiem, co tam się dalej szykuje. Oby było tak, jak jest w tej chwili, bo jest optymalnie. Bardzo przyjemnie. Cześć ludzie, witam się z Wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie kolejny raz. Penetrujesz? Co tam porabiasz? No penetruję, bo to niebo cały czas takie... Nie, może nie niebieściutkie, ale bez chmurek. A tamto już nawet księżyc widać. Moi drodzy, kochani ludzie, pomalutku nam się piątek, piąteczek, piątunio kończy. Jeszcze nie jest tak bardzo, bardzo późno, ale
Ach, witajcie, dzień dobry moi kochani ludzie, witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie moje kochane dzieciaczki, robaczki, oficjalnie, ale tak właściwie to ja już przychodzę się pożegnać. Taki filmik chyba jak ten poprzedni, rano przed pracą. Króciutkie, znaczy nie takie króciutkie, bo te nasze powitania w ogródeczku wcale nie są takie króciutkie, ale dzisiaj się chyba starałam skracać. A teraz już mamy wieczór. Ja jestem po pracy, odpoczywam. Teraz na momencik sobie przysiadłam w ogródeczku, żeby się do was odezwać zgodnie z waszą prośbą, z moją obietnicą. No będę się cały czas odzywała, bo już wiecie, pisaliście mi, że Aga, nie przerywaj, nie przerywaj. No ja wam tak napomknęłam. Przyjdzie kiedyś dzień, że przerwę nagrywanie. No na razie to zobaczymy, na ile mi się uda to wszystko poogarniać. Czeka mnie bardzo ciężka druga połowa sierpnia, tak po 15 będę miała, do końca miesiąca będę bardzo, ale to bardzo zajęta, bo troszeczkę więcej mi pracy wrzuciła szefowa. No i znaczy tak, inaczej, będę miała więcej pracy, a potem jeszcze znajomi wyjeżdżają, będę do nich chodziła podlewać ogródek, więc w ogóle nie wiem, jak to ogarnę. No ale ogarnę, wiadomo, że ogarnę, tylko się trochę o YouTube martwię. Ale ja się na razie, ja nie znikam na razie jeszcze. Czasami mi się taka myśl pojawia w głowie i ja wtedy wam zawsze o tym mówię, ale chodzi o to, że wiecie, no wiadomo, że kiedyś taki dzień przyjdzie, ale na razie jestem. Tylko może być tak, że będą przerwy dłuższe, krótsze, zobaczymy. Na razie ogarniam, jak widzicie, nowy system przyjęłam. Będziemy robić krótsze filmiki ku niezadowoleniu co niektórych. Ale nie martwcie się, na razie nie znikam. Na razie jestem. Przecież już wam mówiłam, że ja nie zniknę tak po prostu z sieci, nie zostawię was bez słowa, no co wy. Kochani moi ludzie, no patrzcie, patrzcie, jak ja bym mogła was zostawić. Przecież Baryła by nie mógł nagrań swoich, znaczy, przepraszam, swoich umiejętności prezentować. Taką masz poduszeczkę. Tak właściwie to, co ja wam chciałam dzisiaj powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że przyszłam tak zmordowana z pracy, że po prostu usiadłam na sofie i nie miałam siły się ruszyć, bo się dzisiaj bardzo, ale to bardzo nachodziłam. Wiecie co, zaczęły się w Anglii wakacje, dzieciom się zaczęły wakacje i przychodzą rodziny z dziećmi, po prostu na obiady, na jedzenie. No i ja dzisiaj od otwarcia pubu byłam sama z szefową moją, ona gotowała w kuchni, a ja byłam barmanką i kelnerką jednocześnie. I naganiałam się, bo była ładna pogoda i ludzie siedzieli w ogródku, więc ja ganiałam, wiecie, między ogródkiem a barem, tu polewałam, tam co ona ugotowała, to wiecie, dzwoniła mi dzwoneczkiem, ja goniłam po talerze do kuchni i z kuchni goniłam z talerzami z jedzeniem do ogródka, a to jest tak. Pytam się, jak przyjmuje zamówienie, jaki chcesz sos na przykład do jedzenia, no to tam wiadomo, że ocet chcą, bo oni wszystko z octem, potem pytam się, czy chcą jakiś ketchup, czy majonez, czy jakiś tam barbecue sos, czy jakiś tam inny, bo jest 100 tysięcy innych sosów, jakieś tam tartar, brown sos i tak dalej, sól, pieprz, no tego jest, więc sobie zawsze zapisuję, co kto chce. Pozanoszę widelce, wiecie, noże, chusteczki i tak dalej, zaniosę jedzenie, te wszystkie sosy. A czy mogłabym przynieść jeszcze coś tam? A czy mogłabym jeszcze coś tam? No i tak zapitalam. A wiecie, my mamy 60 stolików. Kto oglądał film z... Tam wam pokazywałam, jak ten nasz bar wygląda, pub, jak wygląda cały, więc tam jest co, gdzie biegać. Ja nie wiem, ile ja dzisiaj mil zrobiłam, ale uwierzcie mi, że jak w końcu usiadłam, jak zamknęłyśmy kuchnię i jakoś tak chwilę się zrobiło spokojniej, ja sobie zrobiłam kawkę i jak usiadłam, to myślałam, że mi normalnie nogi, wiecie, wrosły się na stałe w tyłek, że już tak zostaną. Wróciłam do domu tak zmęczona. Dawno nie wróciłam tak zmęczona z pracy. Ale wiecie, no to nie jest tak, że ja narzekam, tylko po prostu się nachodziłam. A teraz wiecie, czeka mnie spacer z Barkiem. No ale dobra, no taki dzień się zdarza. Jutro tak już nie będę miała, bo
takie mam ze 2-3 dni w tygodniu, gdzie po prostu jak idę wcześniej, no to wtedy jest często tak, że już Wam o tym chyba mówiłam, a jak nie mówiłam, to Wam mówię, że po prostu czasami nie ma nikogo do pomocy w kuchni, nie ma kelnera. I wtedy ja to obskakuję, a dziewczyna w kuchni zawsze jakaś tam szykuje jedzenie i ogarnia kuchnię, a ja pomagam, no bo ona nie jest w stanie, jak jest mało zamówień, no to ona sama to ogarnia, a jak jest dużo zamówień, no to nie da rady i gotować i ganiać z talerzami. Także dzisiaj miałam ścieżkę zdrowia, uwierzcie mi, że się tak naganiałam. A potem jeszcze na koniec robiłam koktajl. Pierwszy raz ten koktajl robiłam, bo wymyślały dziewczyny, znaczy szefowa ze swoimi pomocnikami, bo ma dwie menadżerki. Wymyśliły różne takie letnie koktajle. Tam są cały czas koktajle, już Wam o nich opowiadałam. No ale wymyśliły jakieś tam letnie. No i między innymi jest koktajl, który się nazywa Mermaid. Kochani, w ogóle Mermaid to jest moje auto, nie wiem czy wiecie, chyba Wam nigdy nie mówiłam. Moje auto ze względu na swój kolor nazywa się Mermaid, a Mermaid to jest syrenka. No i to jest taki letni morski koktajl o kolorze morza. Kochani moi, ja po prostu, no wiecie, mam ściągawkę, co tam do tego koktajlu idzie, ile czego się wlewa i tak dalej. Jak zaczęłam to wszystko szykować, to mi się słabo robiło, bo tam idzie wódka, jeden likier, drugi likier, potem jakiś, jak ja to zawsze mówię, mózgojeb różowy. Sorry za słownictwo, ale wiecie, że ja stara bałuciara z Łodzi jestem, więc to jest chyba najlepsze określenie na to coś różowego, co tam wlewałam do tego koktajlu. No, ale to jest wszystko nic, bo wiecie, bardzo dużo lodu, lód, wódka, trzy rodzaje właśnie tych różnych dziwnych, klejących się, lepiących likierów dziwnych pseudo-win, czy czegoś dziwnego takiego. Słuchajcie, nie pytajcie mnie, co to było, bo ja takiej rzeczy nigdy nie piłam, nawet nie wiem, co to jest. Jakieś nowe wynalazki, nie widziałam nigdy, bo wiecie, że ciągle alkohole nowe wymyślają. No i kochani, wiecie co się na koniec jeszcze wrzuca? Żelki. Kupiła szefowa takie duże żelki, jakieś specjalne. I jak się wrzuca do tego koktajlu, jak się go przemiesza, to te żelki wyglądają jakby rybki w środku pływały. Ja myślałam, że padnę po prostu, bo tak czytam, to znaczy wiedziałam, że tam coś do któregoś koktajlu kupiła, takie, wiecie, że cukierki kupiła, ale jak ja zobaczyłam, jak to ma wszystko wyglądać, no w sumie namysł fajny, ale to tak chyba bardziej dla dzieci. Ale słuchajcie, nie próbowałam tego koktajlu, nie mogę powiedzieć, jak to smakuje, bo jakbym próbowała, no to bym mogła się wypowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że wyglądało to naprawdę fajnie, bo przezroczysty dzbanek z lodem, cały ten napój, pomimo tego, że wlałam wódkę, wódka była biała, jeden likier biały, drugi likier niebieski, trzeci likier, czy tam jakiś, to nie było wino, ja nie wiem, co to było, no w każdym razie różowy płyn alkoholowy, wlałam to coś, zapomniałam, jak to się nazywa. Wiecie, ja takich rzeczy nie piję, a tego się nie sprzedaje tak na co dzień, to idzie tylko do koktajli i zabijcie mnie, nie powiem. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to dajcie znać, to ja wtedy sprawdzę. Bo mamy jeszcze taki niebieski płyn do akumulatorów, to się nazywa WKD, czyli WKD po angielsku, i to się sprzedaje normalnie tak jak piwo w butelkach, że się pije, że piją, kupują sobie to zamiast piwa, a to różowe to jest coś bardzo dziwnego, tego nikt nie kupuje tak do picia, więc nie wiem, czy to jest bardzo słodkie, czy jakie, ja muszę kiedyś tego spróbować, jak spróbuję, to Wam powiem, co to jest. No w każdym razie to wszystko się wlewa, wrzuca się te glutki z cukru, te żelki, i to wszystko się robi, robi się piękny, błękitny kolor i naprawdę wygląda fajnie. I muszę Wam powiedzieć, że to taka para sobie kupiła, wszystko wypili i zachwalali, a jeszcze się cytryny na wierzch, takie ćwiartki cytryn wrzuca, także spoko wyglądało. No. Muszę kiedyś spróbować. Z tych wszystkich koktajli, które mamy, no to szefowa mówiła, że bo oni degustowali oczywiście, to najbardziej im smakował koktajl mango.
Jednym ze składników, jak się domyślacie, są owoce mango, ale to takie mrożone kupują. Cuda wymyślają, tych koktajli jest mnóstwo różnych. Fajnie, jak ludzie robią, lubią, niech sobie piją. Co ja wam mam mówić? W ogóle się zastanawiam, czy mnie widać, bo się robi coraz ciemniej, także będziemy kończyć. Moi drodzy, mam nadzieję, że macie dzisiaj niedzielę, że się wyrobiłam z filmikami, bo wczorajszy filmik też mieliście taki gadany przed pracą i potem po pracy. No nie dałam rady inaczej, chociaż przecież nagrywałam wam coś jeszcze nad stawem, taką wstaweczkę. Dzisiaj już wam nic nie nagram, chociaż idę znowu zaraz nad staw. Dzisiaj mam dokładnie taki sam dzień jak wczoraj. Nic się ciekawego nie działo. Wiecie, rano ogródek, obchód ogródka, spacer z baryłeczką, ale dzisiaj jeszcze wysprzątałam chatę. Tak, po prostu pomyłam podłogi elegancko. Wczoraj sobie łazienkę wysprzątałam, także nie jest źle. Co świrujesz cały czas? Ja do was gadam, a on po prostu właśnie rzucił przed chwileczką czarkiem, czubkiem i się patrzy na mnie. Co ty? No daj czubka, daj. No daj. Zagryź, zagryź. Zagryź czubka. A jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Poczekajcie, tylko rzucimy. No daj, no jak mam ci rzucić? Czubku jeden, jak mam ci czubka rzucić? Kochani moi, zrobiłam nową wersję lodów. Ja w ogóle jestem genialna. Znaczy wiecie, jak genialna. Doszłam do tego, dlaczego te lody są takie... dlaczego się krystalizują. Otóż, wiecie, ja zawsze mówię, że jak wszystko zawodzi, to trzeba zacząć myśleć. No i zaczęłam myśleć, jaki może być powód tego, że ja wszystko zrobiłam według przepisu, wszystkie te składniki, a lody mi wyszły dobre, ale nie wyszły takie, jakbym chciała. To znaczy wyobrażałam sobie, że powinny być inne. No i wiecie co, zaczęłam analizować ten przepis. I doszłam do tego, słuchajcie, wyraźnie, jak w wół po prostu stało napisane, było napisane, żeby użyć mleka półtłustego, tego zielonego angielskiego, bo w Anglii jest mleko zielone, niebieskie, jeszcze jakieś tam jest czerwone, odtłuszczone chyba, nie wiem, bo go nigdy nie kupowałam, jest zielone półtłuste i niebieskie tłuste. No i jak byk było napisane, że żeby użyć tego zielonego mleka półtłustego. Daj, no daj, to ci rzucę. A ja oczywiście stwierdziłam, bo my w ogóle nie kupujemy tego zielonego mleka, stwierdziłam, no nie, no ja nie będę zielonego mleka kupowała, przecież ono jest byle jakie, kupię niebieskie. No i kupiłam niebieskie. Niebieskiego użyłam i jeszcze jak robiłam te lody, to dałam więcej śmietany niż było w przepisie. Ale wiecie co, jak potem sobie przeanalizowałam, mówię, kurczę, przecież jak jest dużo tłuszczu, to tak się zmraża, bo wiem, jak na przykład kotom mrożę mięso, mrożę im kawałeczki na przykład indyka, steki z indyka, wiecie, te całe kawałki, piersi z indyka, sorry, albo na przykład mrożę im kawałeczki wołowiny, to jak im potem rozmrażam, to się rozmraża w moment, bo to już jest podzielone na paski, a kostki mielonego indyka, takiego najtłustszego, co kupujemy, takie malutkie kawałeczki, to się rozmrażają i się nie mogą rozmrozić. Ile razy nieraz pojemniczek wkładamy do wody z ciepłą wodą, żeby to się szybciej rozmroziło. A wiecie czemu? No właśnie dlatego, że to jest tłuste. I ja mówię, kurczę, przecież jak ja daję tłuste mleko i daję jeszcze więcej tej śmietany, no to jest więcej tłuszczu i z automatu to się tak zmraża i krystalizuje. Baka idzie, widzicie bakuleńkę na szopce? I pomyślałam, jak pomyślałam, to znaczy to do czego doszłam, to tak zrobiłam, bo pomyślałam, że jeszcze czasami mi się zdarza, że myślę, uwierzcie. No i właśnie stwierdziłam, że chyba w mleku tkwi przyczyna. I wiecie co, że kupiłam to półtłuste mleko, to zielone, takie jakie oni zalecają. I dałam dokładnie tyle mleka, ile jest w przepisie i dokładnie tyle śmietany. I wyszły dobre lody. Nie wyszły takie, wiecie, kremowe jak ze sklepu te chemiczne, ale wyszły dużo, dużo lepsze. Dałam banana, nie dałam żadnego erytrytolu, niczego. I jeszcze na to
śmietanę bitą po prostu z erytrytolem, bo śmietana bita bardzo dobrze przyjmuje erytrytol, on się rozpuszcza w niej i jest, ona tak smakuje jak z cukrem, więc wcale nie trzeba lodów słodzić, wystarczy, że się posłodzi śmietanę, ubije, do lodów się doda banana, on już daje trochę cukru, a jeszcze wiecie co zrobiłam? Truskawki przegotowałam w garnku, dodając troszeczkę erytrytolu, taki syrop truskawkowy zrobiłam z erytrytolem i na te lody polane orzechy, czekolada gorzka albo kakao gorzkie. Słuchajcie, na to można jeszcze świeże truskawki, banany, co tam lubimy. Moi drodzy, powiem wam tak, nic więcej do szczęścia nie potrzeba. I chociaż mi pisaliście, że na pewno Jan to by chciał z cukrem normalnym, że mu to nie pasuje. Nie, moi drodzy, ja go nie zmuszam do tego. On właśnie nie chce z cukrem jeść. Także lody mamy opatentowane. Ja oczywiście będę dalej kombinowała, dalej próbowała. Już wam nie nagrywałam tego, ale nagram wam, na pewno pokażę. Zresztą, no kurczę, no widzieliście już, jak te lody wyglądają. Tutaj to już nic więcej nie wymyślę. Smak się tylko będzie zmieniał, a wygląd będzie ciągle ten sam na kamerce. No, dobra, moi drodzy, to ja kończę, bo teraz to już na pewno mnie nie widać. Już się lampki zaczęły zapalać. Patrzcie na to. O, 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 o. Widzicie? Także już jest na pewno na kamerce kiepsko mnie widać, jeszcze się wszystkie lampki nie zapaliły, ale już sporo. Wiem, że u was straszne upały, także moi kochani ludzie, trzymajcie się, jeżeli macie dzisiaj niedzielę, to życzę wam fajnej, spokojnej niedzieli. Patrzcie jeszcze, jakie u nas niebo, już jest po zachodzie słonka. Bardzo ładny dzień był. Nie wiem, jakie dni następne będą, ale wiem, że chyba coś się zmieniło w prognozie pogody. Ganiasz, bakuleńko. I chyba będzie bez upałów. Także cieszymy się bardzo. A gdzie Boczuś? Gdzie Boczunio, Maniunio? Idziesz? Idziesz, zazdrośniku. Kochani, jak lilie pachną. Ja do was gadam, a nie zauważyłam, że się porozwijały. Rano wam pokazywałam, to dopiero się zaczynała rozwijać. A teraz proszę bardzo, jeszcze jedna. Pewnie się jutro rozwinie ta. O, widzicie? Te jeszcze cały czas pięknie kwitną. No, także nagadałam się. Patrzcie, gdzie Barek mi czubka położył. No po prostu go zamorduje na rojnikach Gosi. Jak ty możesz tak nie szanować rojników? Mamusia, kończ pitolenie i idziemy na spacerek. Dobra, już idziemy. Bakuleńka siedzi i pilnuje myszki znowu. A gdzie Boczuś? Boczuś jeszcze śpi, na stole w kuchni go widzi. A nie, siedzi tam z boku. Dobra, moi kochani ludzie, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że nic nie mam na nosie, bo ostatnio do was gadałam i miałam jakiś kawałek trawy na nosie. Wyglądało, jakby mi jakiś gil z nosa wystawał, ale to nie był gil, uwierzcie mi. Sama się śmiałam z tego, jak montowałam filmik, bo widziałam oczywiście. Patrzcie, idzie niedźwiedź. Łapki białe chyba tylko widać. No nie, no bo czuć w ogóle cię nie widać. Schowałeś się pod stołem. Dobra. Kolejny raz się z wami żegnam. Także moi drodzy, fajnej niedzieli wam życzę. Pysznych rosołków, wspaniałych, schabowych, dobrych suróweczek, deserków. Może lody ktoś z was robi domowe. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki i do zobaczenia w następnym filmiku. A w ogóle to ja nie wiem, czy wy macie dzisiaj niedzielę, czy nie macie, bo może w niedzielę był live. Może mieliście rano live i teraz macie poniedziałek. No dobra, to w każdym razie, jeżeli nie macie niedzieli, to też wam życzę fajnego dnia. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki. Do zobaczenia. Pa, pa. Nie mogę wam wysłać buziaczków, bo mam zajętą rękę. Cześć. Moi kochani ludzie, ja to wam chyba mówiłam, że już się nie będę łączyć nad stawem dzisiaj z wami. Mam wrażenie, że telefon zgłupiał i w ogóle nie ostrzy, ale ja również zgłupiałam, jak zobaczyłam, jaka jest ilość ptaków. Stoję
i nie mogę oderwać wzroku. Co prawda są cicho, ale to jest tak uroczy widok. Część lata tam na horyzoncie, a reszta towarzystwa na wodzie. Czyż to nie jest piękne zakończenie dnia? Muszę iść, bo baryła tam się już niecierpliwi, ale ja to bym tak stała i stała. Tutaj u sąsiadów jest fontanna i słychać, jak woda szemrze. Tu jeszcze ptaki latają. Cały czas coś nad wodą się dzieje. Patrzcie na to. Mam nadzieję, że chociaż troszkę te ptaki widzicie. Nie będziemy już szli do Pięknopiórej, bo nim ja obejdę staw, to się zupełnie ciemno zrobi. A tam z tamtej strony to pełno wędkarzy siedzi, także tam się nie boję chodzić, bo ja ich znam. Ojej, jakiś balsam dla duszy, moi drodzy. Oczywiście przed chwilą przeszłam przez boisko boso i wiecie, jaka trawa cieplutka, nagrzana, ziemia nagrzana, nie trawa właściwie. I w pewnym momencie tak sobie stanęłam, hej, hej, stanęłam sobie i mówię, kurczę, ta ziemia jest naprawdę ciepła, bo u nas się ochłodziło, wiecie co? Wieczór już jest taki, że założyłam sobie kurtkę, bo mówię, na krótki rękawek to tak, nie wiem właściwie, jest mi bardzo przyjemnie w tej kurteczce. I gdyby nie to, że wiecie, ja jestem świrnięta na tym punkcie, że ciągle ściągam buty i chodzę boso, to nie wiedziałabym, że ta ziemia jest tak ciepła, tak nagrzana od słonka i że ona to ciepło teraz w cudowny sposób oddaje, emanuje tą temperaturą, oddaje te promyki słonka. I tak bym stała tu i stała, no ale dobra, idziemy dalej. Kochani moi ludzie, czyż to nie jest cudowne? Dobra, już teraz się żegnam z wami naprawdę. No chyba, że towarzystwo zacznie wrzeszczeć. Jak zaczną żyć ryja, jak ja to mówię, znowu wam po bałciarsku mówię, przepraszam was bardzo za to. Ale wiecie, że czasami trzeba tak, trzeba po prostu, bo to oddaje sedno sprawy. Ja zawsze mówię zresztą od lat, że mewy to drom ryja, ale mówię to pozytywnie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wiecie o tym. Po bałciarsku, ale tak czasem trzeba. Także kochani moi, jeżeli się zerwą w powietrze, uniosą i zaczną krzyczeć, to wtedy nakręcę. A jeśli nie, no to kończymy. Cudowny widok. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Tam jeszcze wam pokażę, jest księżyc, idzie w pełni. Będzie ładna pogoda. Mam nadzieję, że przeżyliście dzisiejszy upał. Nie wiem, którą macie godzinę, kiedy to oglądacie. No, ale jest lato, także jakoś to trzeba znieść. Myśmy też już swoje upały przeżyli. Dobra, kochani moi, raz jeszcze, przepraszam, żegnam się z wami. O. Czyżby? Nie. Po cichutku. Idę na wieczorny, relaksujący spacer już tym razem bez was. Ale mam nadzieję, że chociaż troszkę tej atmosfery wam oddałam. Ja bardzo lubię, jak nagrywają nasi znajomi youtuberzy filmiki tak o zmroku. Coś jest takiego, tak samo jak te powitania, poranki są urocze, mają swoje niezapomniane ciepełko, takie specyficzne, taką energię dobrą. To te wieczorne spacery też mają coś fajnego w sobie. Nawet jak źle widać, to i tak jest fajnie. Dobra,
Trzymajcie się raz jeszcze, pa, pa!